symbolicznym czekiem na 3 miliony złotych i obietnicą podjęcia w lipcu decyzji o uruchomieniu kierunku lekarskiego odwiedził w poniedziałek Podhalańską Państwową Uczelnię Zawodową minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w asyście podhalańskich parlamentarzystów. Ja chciałem, pani rektor, na ręce pani, władz uczelni, senatu i wszystkich pracowników uczelni pogratulować tego, że po latach, a szczególnie po tym ostatnim trudnym okresie rocznym, po tych perturbacjach, które na uczelni miały miejsce, udało się władzom uczelni, pani rektor, zgromadzić wokół siebie znowu grono życzliwych, sympatyzujących z uczelnią ludzi, którzy dzisiaj się zgromadzili po to, aby wesprzeć władze uczelnie przy uruchamianiu nowego kierunku. Kierunek lekarski byłby spełnieniem aspiracji uczelni, która zamierza również starać się o status Akademii Nauk Stosowanych. Jak precyzował minister, od października w Nowym Targu mogłoby zacząć medyczne kształcenie 45 studentów. W intencji resortu uruchamianie kierunków lekarskich na uczelniach niemedycznych ma zmniejszyć odczuwalny nie tylko w Polsce deficyt lekarzy i poprawić dostępność do ich usług. Ministerialne szacunki wskazują na brak w kraju około 60 tysięcy lekarzy. Braki lekarzy i kadry medycznej odczuwają Stany Zjednoczone i to nawet północna część Stanów Zjednoczonych, a także Europa Zachodnia. Gdyby tak nie było, to nie wchłaniałaby z kolei tych lekarzy i tych pielęgniarek, którzy z Polski wyjechali w ciągu ostatnich 20 paru lat. Ale też chcę od razu powiedzieć i za każdym razem to robię, dementuję te głosy i te poglądy, zgodnie z którymi to emigracja odpowiada za braki lekarskie, nie emigracja. Emigracja odpowiada za jakąś drobną część tylko tych braków, które mamy, natomiast faktem jest, że przestaliśmy kształcić na skalę, na którą kształciliśmy jeszcze pod koniec lat 80., na początku lat 90. Dużo mniej studentów studiowało kierunki lekarskie w latach 90. i w pierwszej dekadzie lat 2000. Z kierunków lekarskich uczyniliśmy kierunki ultra elitarne. One muszą być elitarne, bo dlatego, że no nie każdy może być lekarzem, to jest zupełnie oczywiste, ale nie mogą być ultra elitarne. Nie może być tak, że absolwentka jednego z najlepszych liceów w Lublinie, która zdała biologię na 90%, nie dostała się na kierunek lekarski, bo brakło miejsc. Nas nie stać na to, żeby ambitnych, młodych ludzi, którzy świetnie edukują się pod kierunki medyczne, zostawiać gdzieś poza naszym systemem. Dlatego jedynym sposobem na uzupełnienie tych braków kadrowych w perspektywie następnych kilkunastu lat, bo przecież proces kształcenia lekarzy nie jest krótki, no to jest radykalne zwiększenie liczby miejsc na studiach lekarskich, a skoro nie da się tego zrobić tylko i wyłącznie przy pomocy uczelni medycznych, to też trzeba tworzyć kierunki lekarskie również na uczelniach niemedycznych. Uczelnie zawodowe, prawo otwierania kierunków lekarskich wprowadzone poprawką do ustawy, mają od 2021 roku. Wtedy też został dla nich przyjęty program kształcenia. Patrzenie dzisiaj na kierunki lekarskie, to co pan minister był uprzejmy wcześniej powiedzieć, prowadzone przez tego typu uczelnie jak my, one budzą różne emocje i różne poglądy w tym temacie, ale to co jest pewne, szanowni państwo, to absolutnie dzisiaj borykamy się z brakiem lekarzy. I musimy sobie na to pewnie szerzej odpowiedzieć, w jaki sposób powinniśmy podejmować ten kierunek lekarski, aby przede wszystkim odpowiadać na potrzeby regionu. My jako uczelnia, zostaliśmy powołani, do kształcenia, do edukowania mieszkańców szeroko rozumianego regionu, jakim jest Podhale, wychodząc może poza skalne Podhale, może szerzej niż subregion podhalański, bo dzisiaj niestety czy stety, za to serdecznie też jakby dziękujemy okolicznościom, które powodują, że nasze rezonowanie i nasze oddziaływanie jest troszkę szersze. W przypadku Podhalanki kierunek lekarski byłby już 23. Żeby go uruchomić i rozwijać, nie jest uczelni konieczna własna baza kształceniowa, jak na przykład Collegium Medicum w łonie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wystarczą możliwości Instytutu Medycznego, którym kieruje doktor habilitowany Hubert Wolski, i porozumienia z najbliższymi szpitalami.
W obecności mediów wstępne porozumienia tego typu z uczelnią, również listy intencyjne popierające tworzenie kierunku lekarskiego, podpisali dyrektorzy szpitali w Krakowie, Myślenicach, Suchej Beskidzkiej, Nowym Targu i Zakopanem oraz prywatnej kliniki All Medica. Uczestniczyli w tym także przedstawiciele władz powiatu i miasta. Przypomnijmy, że PPUZ od 2019 roku dysponuje monoprofilowym centrum symulacji medycznych. Posiada też kluczową dla rozwoju nieruchomość, którą już na początku istnienia wywianował ją powiat. Oczywiście mamy tereny starego szpitala, czyli 0,5 hektara, które pozwolą na to, żeby móc inwestować. Ale bez środków dodatkowych i bez koncepcji, znaczy w takiej wspólnej koncepcji wypracowania, jak taki kierunek lekarski powinien być realizowany, to będzie bardzo trudne. Są gdzieś oczywiście, dalej pojawiają się głosy, że gdzie to gdzie tam w Nowym Targu będą kształcić lekarze. A dlaczego nie? Skoro jest kadra, skoro jest uczelnia, skoro są chęci do tego i skoro jest współpraca z placówkami medycznymi. Tylko w ten sposób, raz jeszcze powtórzę, można uzupełnić braki na rynku lekarskim. Uczelnie tego typu, uczelnie zawodowe rozwijają się w ostatnich latach bardzo intensywnie, a to również dzięki temu, że jest dużo większe wsparcie ze strony Ministerstwa Edukacji i Nauki dla uczelni zawodowych w takich miastach jak Nowy Targ. Dla tych ponad 30 uczelni zawodowych rozsianych po całym kraju. Wyrazem tego niech będzie ten czek, proszę przyjąć, pani rektor, czek na 3 miliony złotych. Pani poseł, panie senatorze, proszę o wręczenie pani rektor tego czeku, proszę bardzo. Dziękuję, panie ministrze. Ale to jest, proszę państwa, tylko decyzja ostatnia pana premiera o przekazaniu kolejnych dodatkowych środków na uczelnie zawodowe, bo tych środków przekazywaliśmy dużo więcej na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy, o czym państwo doskonale wiecie. Minister Czarnek informował też o zapisanych w tegorocznym budżecie państwa dodatkowych środkach na infrastrukturę potrzebną do kształcenia na kierunkach medycznych, również na tworzenie centrów symulacji. Szpitalom współpracującym z uczelniami w kształceniu lekarzy obiecywał dostrzeżenie ich potrzeb z tym związanych. A to jest rzeczywiście ważny dzień i dzień napawający optymizmem. Otwarcie tego nowego kierunku w Podhalańskiej Wyższej to będzie rzeczywiście rzecz niezmiernie ważna i przełomowa. Powiem tak, że w naszej pracy w większości rządowej mamy taką żelazną zasadę, do której się odwołujemy. Ta zasada brzmi: Polska jest jedna. To znaczy nie można dopuścić do tego, żeby nie było dostępności do pewnego rodzaju świadczeń. A abyśmy zdrowi byli, to przysłowie oddaje chęć każdego, że każdy ma prawo, każdy obywatel Rzeczpospolitej Polskiej ma prawo do tego, żeby mieć dostępność do tych świadczeń medycznych. Skoro zatem jest taka możliwość prawna, o której pan minister chwilę temu mówił, to jako środowisko podhalańskie, pracujące nie tylko dla subregionu podhalańskiego, ale przecież studenci na Podhalańskiej Wyższej są z znacznie dalszych obszarów i korzystają z tej wiedzy, z dydaktyki, którą tutaj mogą jej doświadczyć. A zatem, proszę państwa, powinniśmy zrobić wszystko, żeby ten kierunek powstał, żeby młodzież miała warunki kształcenia i żeby nie było tak, jak w niektórych gminach, co sama miałam okazję zaobserwować, że pani doktor dobrze po 80 pracuje w POZ-cie. Z wielką radością jako samorządy przyjmujemy to, co dzisiaj się dzieje, że uczelnia rozwija się, to co pani rektor powiedziała. W pełni samorządy, a zwłaszcza samorząd powiatowy, popierał zawsze rozwój uczelni, jak tu kolega senator wspomniał, będąc kiedyś starostą, ja radnym, przekazywaliśmy grunty i walczyliśmy, żeby mogła powstać uczelnia. Może to jest, tak jak pan minister powiedział, sposób na załatwienie tych trudnych spraw braku lekarzy. Myślę, że w tym kierunku jest to bardzo dobry kierunek i dziękuję pani rektor, że podjęła te działania. Mamy nadzieję, że będzie miało to także wpływ na rozwój szpitali naszych tutaj i poprawę obsługi bezpieczeństwa zdrowotnego.
innego w naszym powiecie, o co nam, na czym nam bardzo zależy. Wniosek o kierunek lekarski, który przygotowała i 31 grudnia złożyła podhalanka, liczy 440 stron. To efekt zaangażowania kadr Instytutu Medycznego, Instytutu Zdrowia pod kierunkiem doktor nauk medycznych Bogumiły Lubińskiej-Żądło i pracowników administracji. Takie też grono podczas konferencji odebrało pamiątkowe podziękowania. To naprawdę ogrom pracy. Jeżeli ktoś ma chociaż częściowo wiedzę na temat ubiegania się o kierunki, no to jest naprawdę była praca czasami od rana do wieczora. Więc z tego miejsca, moje koleżanki, serdecznie Wam dziękuję, że podjęłyście się tego szalonego w zasadzie działania. Udało się, zrobiłyśmy i bardzo dziękuję. Chciałabym również podziękować dyrektorom szpitali, osoby, które na co dzień też współpracują z nami, ponieważ mamy kierunki okołomedyczne, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, kosmetologię, więc obecność w procesie kształcenia szpitali jest istotna, jest potrzebna. I to się dzieje. Wniosek podhalanki jest teraz weryfikowany w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Zajmą się nim także Ministerstwo Zdrowia oraz Polska Komisja Akredytacyjna.